When it's just you, well, times can be tough. Witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, jak robię dekoracje na stół z płatków kosmetycznych. Tutaj mam już gotowy łańcuszek z płatków kosmetycznych. Do tego potrzebowałam zwykłych płatków kosmetycznych. Płatki kosmetyczne składałam na pół i do tego była mi potrzebna igła z nitką. I w ten sposób to zrobiłam. Czyli tak. Płatki kosmetyczne nabijam na igłę z nitką w taką harmonijkę i robię taki właśnie łańcuszek. Zapraszam Was na filmik, jak zrobiłam tą bańkę. Ta bańka jest też zrobiona z płatków kosmetycznych, więc tam dokładnie w tym filmiku zobaczycie, jak robiłam właśnie taki łańcuszek. Zobaczycie sobie, podlinkuję Wam ten film. Teraz będę robić choinkę z płatków. Do tego użyję jeszcze takiego dzbanka, takiego kieliszka szklanego. Tylko oświetlenie oczywiście na baterię. No i co? Na pewno kokardkę. I co kochani, użyję jeszcze takich ćwieków, zwykłych ćwieków do przypinania do ubrania. Także zapraszam Was serdecznie na taki filmik. Więc kochani, na początek będę potrzebować takiej powiedziałabym choineczki, czyli styropianu w kształcie stożka. Będę teraz kleić ten łańcuszek właśnie. Klej mi się już nagrzał, więc zabieram się do pracy. Zaczynam od spodu. Będzie mi po prostu łatwiej. Od samego spodu. Układam sobie w ten sposób ten łańcuch z wacikami, z płatkami kosmetycznymi właściwie. I nakładam klej na sam dół. Słuchajcie, nie będę kleić gęsto, bo za gęsto to też nie jest za ładnie. Zaraz zobaczycie. Bardzo prosto, o tutaj troszkę za mało kleju, ale już dokładam. Chcę, żebyście po prostu widzieli, jak to robię. No, nie ma tutaj żadnej filozofii. Fajnie, szybciutko się robi taką choineczkę z płatków. Jak są płatki połączone kosmetyczne właśnie nitką, one się już tak nie rozchodzą. Jest ciężej na pewno pojedynczo kleić. No to jak faktycznie, jak sobie nie zrobicie tak, jak ja Wam mówię, no to faktycznie rozchodzą się. Zobaczcie, jak się to wszystko fajnie trzyma. Pierwsza warstwa zrobiona, robię następną i nie róbcie tak bardzo gęsto, bo będziemy te płatki rozdzielać, żeby fajnie wyglądały. Nie ma co właśnie za gęsto drugiej warstwy kłaść. Taki odstęp sobie zróbcie. Taki odstęp, żeby potem móc te płateczki rozdzielić. I one wtedy będą bardzo ładnie wyglądać. Też tak właśnie nie za gęsto robiłam tą bańkę. I zobaczcie, jakie ładne płatki wyszły. Można je było tak ładnie rozdzielić. Nie za dużo ozdób, żeby nie właśnie przesadzić. Wyszła taka fajna, delikatna bombka. Na górze można jeszcze, jeżeli nie dajecie
Jeżeli się nie daje takiej bombki na choinkę, można tutaj zrobić jeszcze jakąś kokardkę dołożyć, też będzie bardzo ładnie wyglądać. Ja Wam podlinkuję ten film, jak robię tą bombkę. Choinka gotowa. Poprawimy sobie tutaj tylko, słuchajcie, płatki, czyli tak jak mówię, rozdzielić je tak, żeby bardzo ładnie się ułożyły. Widzicie, one są tutaj fajnie takie niezbite, fajnie wyglądają. Myślę, że jest w porządku. Do samego czubka tutaj zrobiłam. Nie widać tego czubeczka, jest zasłonięty, więc fajnie to wygląda. I teraz użyję dla dekoracji, jak już mówiłam, tych cieków. I też nakleju. Też będę je przyklejać. Będą się, słuchajcie, lepiej trzymać. Czyli tak, trochę kleju i to w ten sposób będę przymocowywać. Teraz, słuchajcie, rozdzielam kokardkę, żeby ładnie wyglądała, proszę bardzo. Przykleję ją na czubek choinki. Też kleję na gorąco, jeszcze powinien być jeszcze ciepły. O, tak, jeszcze jest. Więc ja tutaj go dam i przykleję na sam czubek właśnie tą kokardkę. Możecie sobie dać oczywiście coś innego, jakąś gwiazdkę albo bańkę. Ja dam kokardkę. Ona jest bardzo ładna, bo jest biało, taka srebrna, z napisem świątecznym, więc myślę, że będzie ładnie pasować. Tak to, kochani, wygląda. No, jest piękne. Na stół, słuchajcie, położyć. Myślę, że jest bardzo elegancko.
strony, słuchajcie, przy stole można usiąść i z każdej strony ładnie wygląda. Nie ma nic fajniejszego, jak się zrobi samemu, nic tak bardzo nie cieszy. No i oczywiście nie dużym kosztem, prawda? Polecam, żebyście robili ozdoby świąteczne sami. Dobrze, kochani, jeszcze Wam podam link pod filmikiem, tam Wam napiszę link pod filmikiem do tej bombki, jak zrobiłam tą bombkę. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, zapraszam na następne filmiki. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za wszystkie miłe komentarze, za wszystkie łapki w górę. Do zobaczenia, pa! When it's just you, well, times can be tough. When there's no one.